Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Dzisiaj będzie o laptopie, lub powinienem powiedzieć Chromebooku, za 200 zł. Bardzo dużo osób pyta mnie o ten sprzęt, no bo jest to sprzęt mega tani, a w dodatku jest to ThinkPad, co sprawia, że jest to dość kuszący deal dla niektórych z Was. Dlatego dzisiaj sprawdzimy, co potrafi i czy jest warty zakupu. Tak więc w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie w pierwszej kolejności na temat specyfikacji technicznej tego laptopka. Powiem Wam o tym, czym jest Chromebook, jak się korzysta z takiego systemu. Potem zmienimy BIOS w tym laptopie, tak aby móc zainstalować inne systemy operacyjne. Powiem Wam parę słów na temat tego, jak na takim sprzęcie używa się Windowsa 10. Później powiem Wam, jak na takim sprzęcie używa się Linuxa. No i na samym końcu sprawdzimy, czy w tej cenie jesteśmy w stanie kupić coś innego i czy jest to dobry zakup. No ale zacznijmy od samego lapka. Jest to Lenovo ThinkPad 11e w wersji Chromebook. I myślę, na samym początku warto by sobie było powiedzieć, co to tak naprawdę jest ten cały Chromebook. Chromebook jest to urządzenie, które działa pod kontrolą systemu operacyjnego Google Chrome OS. I tutaj skojarzenie z przeglądarką Google Chrome jest naprawdę całkiem niezłe, ponieważ na dobrą sprawę system operacyjny w tej wersji, która jest na tym urządzeniu, sprowadza się do tego, że jest to zasadniczo tylko przeglądarka internetowa. Jednakże o funkcjach tego systemu porozmawiamy sobie za chwileczkę. Muszę się przyznać, że szczerze mówiąc zaskoczyła mnie pozytywnie jakość wykonania tego laptopa, bo mamy metal na górze i na spodzie, co jak za tą cenę jest naprawdę całkiem spoko wynikiem. Muszą jeździć tymi motorami, robić... Jednakże mimo wszystko uważam, że ten laptop nie powinien mieć loga ThinkPada, no bo co to za ThinkPad bez trackpointa, ale okej. Sama klawiatura jest bardzo dobra, skok ma mega przyjemny, jednakże trzeba wziąć pod uwagę to, że górny rząd klawiszy to nie są klawisze opisane F1 i tak dalej, tylko mamy tutaj takie własnościowe z systemu operacyjnego Chrome OS. Touchpad jak na półkę cenową jest również bardzo w porządku i nie frustruje przy używaniu, dodatkowo ma wsparcie dla gestów wielopalcowych. Ten konkretny lapek jest wyposażony w procesor Intel Celeron N2940, który jest czterordzeniowy, jednakże tutaj ostrzegam, nie napalajcie się, że o kurde, czterordzenie, bo ten procesor naprawdę nie jest mocny i każda i5 z łatwością go rozwali. Mamy do dyspozycji 4 GB RAM-u, które są przylutowane, zintegrowany układ graficzny i uwaga, niestety tylko 16 GB pojemności dysku, którego również nie można rozbudować. Jest to pamięć eMMC, no i zasadniczo jesteśmy na to skazani. Auć. Za to porty w tym urządzeniu są naprawdę bardzo w porządku. Mamy tutaj własnościowe złącze do ładowania od Lenovo, 2 USB 3.0, a i nawet HDMI się znalazło i slot na kartę pamięci SD. Ekran ma 11,6 cala, rozdzielczość 1366x768. I specyfikacja wcale nie wydaje się taka tragiczna jak na laptopa za 200 zł. Jednak tragiczny w tym wypadku jest system. A system w tym Chromebooku jest problemem dlatego, że jest on już na tyle stary, że jest przez Google niewspierany. I na dobrą sprawę ten konkretny Chromebook ma naprawdę niewiele wspólnego z nowoczesnymi Chromebookami, bo na nowoczesnych Chromebookach jesteśmy w stanie uruchamiać aplikacje z Androida, a nawet i natywne aplikacje z Linuxa. W tym modelu niestety tego nie znajdziemy, bo jest on za stary. Właśnie przez ten nieaktualizowany system ten komputer jest mega, mega ograniczony i w moich rękach był na przykład praktycznie bezużyteczny. Co nie znaczy jednak, że dla innych ludzi będzie bezużyteczny, bo przykładowo ja bym widział takie zastosowanie, że na spokojnie mógłbym dać takiego Chromebooka mojej babci do przeglądania internetu i wiedziałbym, że ona nie zepsuje tego komputera
no bo na dobrą sprawę nie ma tam czego zepsuć. No, nie zmienia to faktu, że w dzisiejszych czasach no, większość rzeczy możemy tak naprawdę załatwić przez internet. Oczywiście Facebook i wiele innych social mediów załatwimy przez przeglądarkę, ale także aplikacje na przykład jak Spotify, Netflix, nie wiem, Discord, WhatsApp. Wszystko to możemy ogarnąć z poziomu przeglądarki, więc jeżeli jesteście osobą, która głównie korzysta z internetu i zasadniczo tylko z niego, to taki terminal do internetu może być całkiem spoko. A teraz zobaczcie, jak takiego Chrome OS-a się używa. No i zobaczcie, tak wygląda pulpit naszego Chromebooka. Tutaj na dole mamy pasek, który przypomina ten z Gnoma albo z macOS-a, jak niektórzy powiedzą. No, prosta sprawa. Mamy naszą przeglądarkę i zasadniczo cały ten system to praktycznie przeglądarka. Mamy karty, ciężkie strony, takie nawet jak Facebook, szczerze mówiąc, ładują się dość szybko, co może być zaskakujące. Bo no, jak na przeglądarkę działa to spoko, jednakże w momencie, gdy mamy przykładowo więcej kart poodpalanych, czy na przykład taki arkusz, gdzie jest dużo wykresów i generalnie dużo danych, no to no, nie chodzi on już wtedy najlepiej. Niech nie zmylą Was na przykład tutaj ikonki na dole na doku, gdzie na przykład mamy dokumenty. To nie otwiera się aplikacja, tylko po prostu kolejna karta w Chromie. Tak samo zresztą jest z YouTube'em, tak samo jest ze Spotify. To wszystko po prostu są jakby skróty do stron internetowych, więc nie jest to nic nadzwyczajnego. No jak widzicie już cięższe strony pokroju YouTube'a no trochę dłużej się ładują i im więcej mamy tych kart, jak widzicie, one już nie ładują się błyskawicznie, widać, że tutaj już ewidentnie tego RAMu jest za mało i to wszystko leci ze słapu. No ale mniejsza z tym, możemy oczywiście uruchomić jakiś filmik, no i działa on w miarę całkiem spoko. Nawet bez problemu jesteśmy w stanie odtwarzać takie filmiki w Full HD. To raczej nie jest wyzwanie dla tego typu laptopika. No, możemy nawet spróbować 4K. No... I nawet 4K, chociaż, o, jak widzicie, gubi tutaj klatki. No, od biedy może by się dało, ale nie wiem, czy jest sens. W każdym razie, co jeszcze co do samego systemu operacyjnego? Niektóre aplikacje są tak zwane standalone, czyli przykładowo wiadomości, gdzie możemy czytać własne SMS-y. Jak widzicie, odpala się tutaj nam niezależne okienko. Gdy chcemy dodać jakąś aplikację do Chromebooka, no to jest to również dość proste. Klikamy rozszerzenie i odpala nam się w sumie no, sklep z rozszerzeniami do Chroma, tak? Gdybyśmy chcieli sobie na przykład jakieś gierki zainstalować, no to jest tutaj troszeczkę pozycji. O, na przykład weźmy 2048, tak? Dodaj aplikację. No i zasadniczo to jest wszystko. Wszystkie aplikacje mamy tutaj. To jest w ogóle pasek wyszukiwania szybkiego. Możemy zrobić plus tak i od razu mamy wyniki. Jest to wyszukiwarka Google'a. No i dalej tutaj przy rozszerzeniach no, zainstalowała nam się nasza gierka. No i mamy nasze 2048. Ojejku. No, generalnie koncept prosty i nie da się w nim zgubić. W momencie, gdy chcemy wywalić taką apkę, no to jest też easy, bo no, zasadniczo wyszukujemy ją, klikamy prawym, no i odinstaluj. No nic specjalnego. Mamy tu jeszcze sysinfo, czyli coś tak naprawdę, ile nam zostało RAMu i tak dalej, troszeczkę informacji na temat tego całego urządzenia. No jak widzicie, mamy nie za dużo tego wewnętrznego dysku. No wyświetlacz jeszcze jest oczywiście podpięty zewnętrzny. No i największy problem, czyli to, że o ile sama przeglądarka Chrome jest aktualizowana, tak sam system Chrome OS, jak mówiłem wcześniej, nie jest aktualizowany. No i to praktycznie wszystko. Tutaj mamy jeszcze oczywiście menu podobne do tego z Androida, powiadomienia, no szybkie ustawienia, raczej użytkownicy Androida się odnajdą tutaj. I to jest praktycznie wszystko. Jak więc widzicie, system Chrome OS jest dość prymitywny. No i w waszej głowie może pojawić się pytanie, hej, mogę tutaj zainstalować inny system operacyjny? Tak, aczkolwiek nie jest to tak proste, jakbyście się spodziewali. Żeby zainstalować inny system operacyjny na tym Chromebooku, będziemy musieli zainstalować Coreboot. Coreboot jest to taki firmware, który zapewnia funkcjonalność BIOS-u, czyli to jest, można by to tak uprościć, że na dobrą sprawę zmieniamy BIOS w naszym laptopie. Jednakże cały proces nie jest jakoś mega drastycznie skomplikowany i teraz pokażę Wam, jak go wykonać. Pamiętajcie tylko, że gdy przystąpicie do tego procesu, wyczyści to pamięć Waszego Chromebooka. Gdy Chromebook jest wyłączony, wciskamy i przytrzymujemy klawisze Escape, Odśwież i od zasilania, aż zobaczymy taki ekran. Następnie wciskamy kombinację Ctrl,
ID. Wciskamy Enter, aby włączyć tryb deweloperski i czekamy, aż Chromebook się zresetuje. Po restarcie przywróci ustawienia fabryczne. Potem pokaże się taki ekran i tutaj znowu musimy wcisnąć kombinację Ctrl plus D i czekamy, aż laptop się uruchomi. Możemy teraz skonfigurować nasze konto. Po wejściu do systemu operacyjnego wciskamy kombinację klawiszy Ctrl Alt plus T, aby uruchomić terminal. Wpisujemy polecenie Shell i teraz kopiujemy z opisu filmu linijkę, którą widzicie tutaj na ekranie i wciskamy Enter. Pobierze się oraz uruchomi skrypt, my wybieramy opcję numer 3, wpisujemy Y i zatwierdzamy Enterem, znowu wpisujemy Y i zatwierdzamy Enterem. Teraz skrypt zapyta nas, czy chcemy zrobić kopię naszego obecnego BIOSu na pendrive'a. Zalecam to zrobić, wpisać Y i zrobić kopię. Wpinamy pendrive'a, wybieramy go z listy i czekamy, aż kopia się wykona i wciskamy Enter. Teraz automatycznie pobierze się Corboot dla naszego laptopa i zainstaluje. Jeżeli widzimy komunikat, że firmware is successfully installed, to gratulacje, bo zainstalowaliśmy właśnie Corboota. Wciskamy Enter i restartujemy nasze urządzenie. Gotowe! No i w tym momencie, gdy proces instalacji jest skończony, no to nie pozostało nam nic innego, jak włożyć pendrive'a z systemem operacyjnym do naszego laptopa i rozpocząć instalację. Ja miałem okazję podyskutować troszeczkę z Rawkiem, youtuberem, który używa tego sprzętu na co dzień już parę miesięcy. Jest to jego laptop na wyjazdy i szczerze mówiąc powiedział, że sprawuje on mu się bardzo dobrze pod Windowsem 10 i jest z niego mega zadowolony. Oczywiście musiał skorzystać tutaj z nieco okrojonej wersji, no bo 16 GB pamięci wewnętrznej nie rozpieszcza. Jednakże jest zadowolony z czasu pracy na baterii, który w jego odczuciu wynosi około 7 godzin. No i również jest zadowolony z trwałości całego urządzenia, więc generalnie Windows 10 się da, ale będzie to wymagało troszeczkę więcej kombinacji z Waszej strony. Natomiast moja opinia na temat tego Chromebooka zmieniła się dokładnie o 180 stopni w momencie, gdy zainstalowałem tutaj Linuxa, konkretnie dystrybucję Manjaro. Manjaro jest to taka dystrybucja, która bazuje na Linuxie Arch i w moim odczuciu całkiem nieźle spisuje się na tym laptopie. Przykładowo ja po moich optymalizacjach byłem w stanie na baterii wyciągnąć z tego Chromebooka około 8 godzin. Chociaż weźcie pod uwagę to, że no jest to sprzęt używany i nie wiecie po prostu, jaką baterię traficie. Moja jest w bardzo dobrej kondycji. No i co? Na Linuxie ten sprzęt działa naprawdę zaskakująco dobrze. Możemy wybrać sobie własną przeglądarkę. Mogłem zainstalować aplikacje Discorda, Telegrama, Spotify, nawet Steama. Zainstalowałem Minecrafta, który jak widzicie teraz na ekranie, no jest grywalny, jednakże no nie jest to jakieś mega komfortowe przeżycie. Gdyby ktoś z Was potrzebował naprawdę pilnie zagrać Minecrafta, to tak, da się to zrobić i wszystko byłoby wręcz różowe i kolorowe, gdyby nie to, że no jednak te 16 GB wbudowanej pamięci, nawet jak na Linuxa, to czasami jest za mało. I pierwszy raz ja się spotkałem z tym, że musiałem po prostu odinstalować część jakichś niechcianych aplikacji. Tak wiem, bloatware, mogłem postawić Archa od zera. Na szczęście, jak mówiłem na początku, ten Chromebook posiada czytnik kart SD. No i w momencie, gdy ktoś z Was zdecyduje się na zakup tego Chromebooka, no to karta SD będzie Waszym najlepszym przyjacielem i bez niej zasadniczo ani rusz. No i wtedy możemy sobie część plików poprzerzucać po prostu na kartę pamięci, no i z niej operować. Okej, ale teraz kwestia istotna. Czy warto kupić takiego Chromebooka? Mam z tym pewien dylemat. No mam dylemat z poleceniem tego Chromebooka. Głównie ze względu na to, że dostajemy już niewspierany system Chrome OS. Przeglądarka jest wprawdzie aktualizowana, więc jest bezpieczna, ale brakuje tutaj funkcji, które mają nowoczesne Chromebooki. Do tego mamy praktycznie zerową możliwość rozbudowy. No i najbardziej bolesne w moim odczuciu jest też 16 GB wbudowanej pamięci. No jest to po prostu kosmicznie mało na cokolwiek. No dobra, a co możemy mieć innego za 200 zł? Poniżej 200 zł jesteśmy w stanie kupić to, czyli ThinkPada X200. Za dodatkowe 60 zł mamy nową baterię do tego ustrojstwa. No i okej, może nie wygląda on tak super nowocześnie, chociaż w moim odczuciu taka starsza klawiatura z ThinkPadów była nawet lepsza.
Możemy tutaj rozbudować RAM nawet do 8 GB, możemy włożyć dysk SSD, taki jaki chcemy, o dowolnej praktycznie pojemności, mamy dostęp do stacji dokującej. No jednakże na przykład nie mamy USB 3.0, co dla niektórych już może być problemem. I konkluzja tego całego materiału jest w zależności od tego, co potrzebujecie. Jeżeli rzeczywiście potrzebujecie mega prostego terminala, który ma Wam służyć tylko i wyłącznie do przeglądania internetu, okej, taki Chromebook wtedy może się spisać. Albo jeżeli ktoś z Was chce się troszeczkę pouczyć Linuxa albo lubi kombinować ze sprzętem i nie boi się wgrać w Corbuta, tak jak Wam pokazałem, to również okej, może to być całkiem spoko wybór, ale jeżeli ktoś z Was nie bardzo czuje się na siłach, żeby zmieniać BIOS i potrzebowałby systemu operacyjnego takiego jak Windows czy Linux bez większego kombinowania, no to taki X200 będzie zdecydowanie lepszym wyborem, no a dodatkowo możemy go ulepszać. By the way, taki X200 na takiej dużej baterii trzyma też około 6-7 godzin, więc jakby... No... Moi drodzy, jeżeli ten materiał Wam się podobał, pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał. Tutaj po bokach, po jednej, po drugiej stronie macie polecane inne filmy z tanimi laptopami. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Pa, jos!